Witam na kanale i Ty potrafisz. Dziś taka oto drewniana zabawka, traktorek wykonany z drewna. Jest to drewno sosnowe, ale możemy również zastosować sobie różne gatunki drewna, żeby ta zabawka wyglądała o wiele ciekawie. Chciałbym się z Wami podzielić właśnie tym, w jaki sposób ją wykonałem, żeby to przebiegało dość sprawnie. Zabawka składa się z maski, podwozia, elementów mocujących błotniki, no i oczywiście kół. Mamy też kołeczki drewniane do zamocowania kół oraz fotel. Podstawę traktorka wykonam z kantówki dębowej, ale można tu zastosować dowolny gatunek drewna o wymiarach: szerokość 4 cm, wysokość 2 cm, a długość podwozia to 13 cm. Kantówkę na wymiar 13 cm wytnę na ukośnicy, ustalając wcześniej powtarzalny wymiar przez zamocowanie listwy oporowej. Jeśli nie macie piły tarczowej, to przydatna może być piła ramowa na stojaku, umożliwiającym cięcie pod różnymi kątami. Po wyznaczeniu miejsc pod otwory mocujące koła nawiercam wiertłem o średnicy 5 mm. Miejsca pod fotel nawiercam wiertłem o średnicy 5,5 mm. Tak się rozpędziłem, że postanowiłem wykonać kilka traktorków. Następnie nawiercam dwa otwory do mocowania maski traktorka wiertłem o średnicy 3 mm. Otwory na koła nagwintuję odpowiednio przygotowaną śrubą M6, umieszczoną i zaciśniętą w uchwycie wiertarki. Gwint wykonany za pomocą śruby wygląda tak. Dla mnie super, ale oceńcie sami. Jeszcze tylko zagłębienia na łby śrub M4, którymi przymocuję maskę traktorka i podwozie gotowe. Maski traktorków wykonam z krawędziaków sosnowych o wymiarach 30×30 mm, które potnę na długość 65 mm. Po ustaleniu i wycięciu długości wycinam kształt maski z projektu i naklejam na wyciętek los. By wyciąć kosy zewnętrzne użyję ukośnicy ustawionej pod kątem 45 stopni. Przy produkcji seryjnej pozwoli mi to na uzyskanie powtórzeń cięcia w innych elementach. Ponieważ klocki są dość krótkie, dla bezpieczeństwa podczas cięcia przytrzymuję je długą listwą. Cięcie na ukośnicy jest bardzo czyste, więc ukosy nie wymagają szlifowania papierem. Do wycięcia skosów wewnętrznych użyję piły taśmowej. Pierwsze wcięcie wykonuję według naklejonego szablonu, a kolejne według ustawionej listwy oporowej. Teraz odcinam skos wewnętrzny, a maska po wycięciu prezentuje się właśnie tak.
Widać, że po taśmówce powierzchnie cięcia są kropowate i wymagają szlifowania papiera. Teraz w wyznaczonym miejscu wiatłem o średnicy 5,5 mm nawiercam wgłębienie na komin. Pamiętacie mój stół z regulowaną wysokością blatu? Znowu się przydaje. Przyszła pora do nawierceń miejsc pod kierownicę w skosach. W tym celu wykorzystam stół z regulowaną wysokością blatu, stół krzyżowy, który stosowałem do frezarki górnowrzecionowej oraz przystawkę poziomą do wiertarki. W produkcji seryjnej zaoszczędzę trochę czasu. Pora na imitację wskaźników zegarowych. Wykonałem je nawiercając wgłębienia wiertłem do drewna po średnicy Fi5. Resztę operacji wykonałem za pomocą odpowiedniego frezu i frezarki. Oraz papieru szczernego. Czas na przykręcenie maski do podwozia. Po ustaleniu położenia maski na podwoziu, przez otwory nawiercone wcześniej w podwoziu nawiercam w niej otwory wiertłem Fi3 pod gwint M4. Maska będzie rozłączna, więc muszę wykonać w niej gwint M4 w podobny sposób, jak wykonywałem go w otworach na koła. Maska przykręcona, więc czas na wykonanie kierownicy. Kierownicę wykonam z listwy dębowej o grubości 4 mm. Aby uzyskać równe koło, wykonałem przyrząd do szlifiarki tarczowej. Kierownicę zamontuję na kołku meblowym o średnicy Fi6 za pomocą cienkiego gwoździa, więc w tym celu w kołku nawiercę współosiowo otwór Fi2 mm. Do tego celu użyję tokarki. Jeszcze tylko wydechy i komplety podwozia z maskami wykonamy. Lampy do traktorka wykonam z kołka meblowego o średnicy Fi12, a do ich wycięcia użyję piły taśmowej. Pamiętajcie, przy cięciu na pile taśmowej takich małych, okrągłych elementów zawsze stosujcie tylne podparcie, gdyż inaczej pocięte wałeczki będą wystrzeliwane jak z procy. Wykonane światła z wałeczków wyglądają tak. Wiertłem Fi2 nawiercam otwory na patyczki do szaszłyków, które po wciśnięciu obetnę na określoną długość.
Wyznaczam miejsca na lampy w maskach traktorka i nawiercam w nich otwory. Lampy zamocowane. Kolejny etap to podstawy błotników. W celu kopiowania większej ilości za pomocą frezarki wykonałem szablon z listwy dębowej. Wykonane elementy będą identyczne. Do wycinania błotników posłużę się po raz kolejny piłą taśmową. Bardzo się przydaje, zwłaszcza przy cięciu po łukach. Zakupiona przeze mnie taśma nie jest idealna, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość ciętych powierzchni, ale zakupiłem kolejną taśmę, którą niebawem przetestuję. Mam nadzieję, że jakość powierzchni po cięciu będzie lepsza. Nie pozostaje nic innego, jak wyrównać powierzchnię za pomocą szlifierki i materiałów ściernych mocowanych w uchwycie wiertarki. Po wykonaniu błotników czas na klejenie. Do tego celu użyję kleju z marketu klasy D3, kleju odpornego na wilgoć. Błotniki do podwozia przykręcę wkrętami 3x15 mm. W tym celu muszę dokładnie ustalić ich pozycję. Mocowanie kół zmodernizowałem w stosunku do wersji przedstawionej w projekcie. Przymocuję je przykręcając za pomocą śrubek indusowych M6. Pozostaje jeszcze przymocować siedzenie i traktorki gotowe. Dodatkowo wykonałem i przykręciłem zaczep do mocowania przyczepy, którą zamierzam wykonać do tych traktorów. Ale to na przyszłość. Jak widzicie, koła przymocowane za pomocą śruby obracają się lekko. Zastanawiam się, jak zabezpieczyć powierzchnię surowego drewna w sposób bezpieczny dla dziecka. Czy użyć lakierów, czy wosków, a może farb. Jeśli macie doświadczenie w tym temacie, to napiszcie o tym w komentarzu. Zachęcam do subskrypcji, komentarzy kanału, czy ty potrafisz. Pozdrawiam.